idea tego miejsca, w którym jesteśmy, wzięła się z początków budowy Nowej Huty 1949. Ta data jest datą przełomową dla wszystkich praktycznie, którzy w tym roku przybyli do Nowej Huty. W latach późniejszych to była data przełomowa dla tysięcy ludzi, którzy poszukiwali swojego miejsca na ziemi w nowej, odbudowywanej Polsce. I trafili akurat do Nowej Huty. Tą nazwą chcemy oddać hołd i cześć wszystkim mieszkańcom Nowej Huty, którzy przybyli tutaj ponad 50 lat temu, aby wybudować socrealistyczny cud świata. Dla nas, jako ludzi, którzy są dosyć zakręceni, że tak powiem, na temat Nowej Huty, no jest to data, w której powstało nasze miasto. Nasze miasto, które kochamy, w którym działamy, w którym żyjemy, w którym spędzamy swój czas. I chcieliśmy właśnie tą datą jakoś podkreślić tą naszą nowochódzkość i to, dlaczego tu jesteśmy, dlaczego w ogóle coś w tej hucie robimy. Będzie ta działalność złożona. No przede wszystkim będzie oparta o promocję Nowej Huty. Promocję poprzez różnego rodzaju gadżety, pamiątki, tak zwane suweniry. Będzie tutaj można wypić, myślę, w eleganckim klimacie, na starych fotelach Sfinksa, dawnego kina Sfinks, dobrą kawę. Będzie można zjeść szarlotkę, będzie można przeczytać pracę. Co ważne, to miejsce będzie pierwszą w Nowej Hucie bezprzewodową strefą internetu. Czy my trafimy w gusta wszystkich? Na pewno w gusta wszystkich nie trafimy i nawet nie zamierzamy. Chcemy pokazać, że można coś zrobić, że można zrujnowany lokal doprowadzić do stanu, w którym mile można spędzić czas. To jest nasze główne założenie. Przede wszystkim będą wystawy. Wystawy, wystawy, jeszcze raz wystawy. Sztuka dość dobra, dość ambitna. Zarówno tych znanych, jak i tych mniej znanych, fotografików, artystów, rzeźbiarzy, plastyków. Chcieliśmy po prostu dać młodym ludziom miejsce, które będzie ciekawe, fajne, spokojne, kulturalne, miłe i przyjemne. Całe moje życie jest związane z Nową Hutą, ponieważ urodziłam się w Nowej Hucie. Grałam w klubie sportowym Wanda przez 28 lat. Reprezentowałam barwy tego klubu. Zdobyłam 33 tytuły mistrza Polski. Zdobyłam 2 brązowe medale mistrzostw Europy w kategorii juniorów i w kategorii seniorów. Zdobyliśmy z Andrzejem Grubą, ze Szkiem Kucharskim w drużynie 2 razy mistrzostwo Superligi. Mam na rozkładzie, jak to się mówi, mistrzynią świata i mistrzynią Europy. Byłam na 19 miejscu w Europie, na 78 świecie. Na razie Polka gra znakomicie, 19-14. Jolanta Szatko-Nowak. 20-14 i szansa na wygranie seta, nawet to byłoby ogromnym sukcesem zawodniczki sklasyfikowanej na odległych trzeciej dziesiątce w pozycjach w Europie. Stało się to faktem, proszę Państwa. 21-14 wygrywa Jolanta Szatko-Nowak z silną Batorf i aktualną mistrzyni Europy. Dziś po latach mogę powiedzieć, że Jola Szatko, moja pierwsza wychowanka, miała talent, miała papiery na wielką zawodniczkę, nie tylko w Polsce, w Europie, a nawet i w świecie. Może, gdyby była w innym klubie, może, gdyby były lepsi sparring partnerzy, może to byłoby jej potrzebne. Miałam różne propozycje z innych klubów sportowych, żeby mój talent się dalej rozwijał, ale stwierdziłam, że nie ma to jak w Nowej Hucie i w domu rodzinnym. Tutaj jest zawsze najlepiej, będzie najlepiej. 4-4 i 1-0 w setach dla Polki. Oto i serwis. I bardzo dobrze, bardzo dobrze. 5-4. Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa jest związany właśnie z tą dzielnicą, z Nową Hutą. Początki turnieju były bardzo różne. Najpierw był organizowany w halach sportowych, również w hali klubu sportowego Hutnik tutaj w Nowej Hucie. Od co najmniej 5 lat spotykamy się tutaj w Nowochódzkim Centrum Kultury, w naszej sali tanecznej czy w sali widowiskowej. Taniec towarzyski w ostatnich latach przeżywa ogromny renesans. Ludzie garną się wprost do tańca. Ma również aspekt użytkowy, nie tylko turniejowy, tak jak dzisiaj na turnieju, że jest to rywalizacja sportowa, gdzie walczy się o miejsca, o punkty, o puchary, o medale. Charakter użytkowy, gdzie po prostu chcemy się bawić, chcemy spędzać wspólnie czas.
Najważniejszy jest rytm i muzyka. Para musi je dokładnie, wszystko to, co wykonuje, wszystkie choreografie zatańczyć poprawnie do muzyki, do różnych rytmów. Bo mimo, że się mówi, że w danym tańcu jest jeden rytm, to jednak poszczególne figury są zróżnicowane rytmicznie. To jest najważniejsze kryterium sędziowskie. Potem jest technika, więc praca stóp, praca kolan, praca centrum ciała, praca rąk, praca głowy również. Potem jest charakter danego tańca, poprzez technikę się oddaje. No i ten wyraz artystyczny, charyzma, to już takie kryterium, gdzie para, osoba tańcząca ma to w sobie owocość, czasami wypracowuje w miarę polepszenia techniki.